druga jest koło miasta i trzyma gawę. Co będziecie robić? I dziękuję. Zazielamy, też się wyłączamy. Przede wszystkim. Halo, otwórz oczy. Halo, słyszysz mnie? Otwórz oczy. Halo, proszę pani, wstajemy. Otwórz oczy. Otwórz oczy, słyszysz mnie? Nie ma reakcji. Masz telefon, naszykuj. Proszę pani, czy pani mnie słyszy? Proszę otworzyć oczy, proszę pani. Otwórz oczy, kobitko. Zacznij słowo. Zdejmij oczyści do klasy piersiowej pacjenta. Pociągnij żarwony uchwyt, aby otworzyć pojemnik. Odkryj każdą łyżkę elektrody od niebieskiego plastyku i przyłóż łyżki elektrod do odsłoniętej klatki piersiowej pacjenta, jak wskazuje ilustracja. Zdejmij odzież z klatki piersiowej pacjenta. Nie dotykaj pacjenta. Ocena rytmu serca. Poczekaj. Przygotowanie do wyładowania. Przed tym odsunąć się, naciśnij gający przycisk. Wyładowanie nastąpiło. Nie dotykaj pacjenta. Panowie, zaczynamy od szkła. Nie dotykamy, nie wolno dotykać. Ładną pogodę się mamy tutaj. Proszę pana. Ja rozumiem. Wszystko rozumiem. Głowę, trzeba to było szybko! Na boko! Na boko, szybko. Nie zamykamy oczu. Cały czas otworzone. Ja rozumiem, nie wolno się zdenerwować. Proszę pana, spokojnie. Zresztą i zaraz będzie pogodowie. Dajcie trochę chłodno. Już linkę daję. Dajcie tutaj kod. Zresztą nie zrób tego. Zobaczymy się w zespole szkół samochodowych w Radonu. Jesteśmy na kursie 16 godziny pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja się nazywam Wojciech Kołnierzak, jestem instruktorem. Jesteśmy tutaj Państwo byli świadkami jednej z pozoracji, w których młodzież musi się umieć zachować, musi pomóc poszkodowanym. Są to takie drobne inscenizacje tego, co można spotkać w życiu.